Siemanko, jestem Lucek, a to jest Autarch. Przynajmniej tak wygląda jego nazwa. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. Jeśli ktoś z was wie, to niech napisze w komentarzach. W każdym razie mamy tutaj coś naprawdę ciekawego. Mały samochodzik, no nie jest zbyt duży, musicie przyznać, że nie jest to zbyt duża fura. Fajnie się tutaj otwierają drzwi, zobaczcie sobie. I co można o nim powiedzieć? Z wyglądu... Tak nieciekawie, no nie każdemu może się spodobać, mi się na pewno nie podoba. Ale jeśli chodzi o osiągi, no to powinien wymiatać z racji tego, że tego typu samochody są, czy raczej pojazdy, są bardzo lekkie. Są to torowe samochody, które charakteryzują się małą pojemnością silnika i oczywiście bardzo niską wagą, świetnymi parametrami prowadzenia, no i przyspieszeniem całkiem dobrym. Tutaj przyspieszenie jest w miarę dobre. W prawym dolnym rogu macie tam prędkościomierz pokazany, ile aktualnie będziemy sobie jechać, tak? Także dosyć szybko się rozpędzamy. I to jeszcze przed tuningiem. No ale jeśli chodzi o parametry jezdne przed tuningiem, trzeba przyznać, że jeździłem nim już trochę i nie ma nic nadzwyczajnego, naprawdę. Ten samochód nie jest przyczepny. Może spoiler coś tam zmieni, powinien zmienić, skoro jest to lekki samochód, ale przed tuningiem jest lipa. I powiem wam, że naprawdę, jak się jedzie nawet dużą prędkością i chcemy gdzieś tam raptownie skręcić, to samochód wpada bardzo łatwo w poślizg, co ja bym powiedział, że w tego typu samochodzie jest to totalnie niedopuszczalne. Jeśli byśmy wzięli takiego Hermesa, z dużą prędkością byśmy jechali i skręcili i jechalibyśmy dalej prosto, to okej, ale w tym samochodzie no to jest raczej niedopuszczalne. Znaczy on tam skręca, ale jest nadsterowny, może tak. Zobaczymy, jakie ma opcje tuningowe. Overflow? To jest jakaś nowa marka w GTA? Nie widziałem, żeby była wcześniej. No ale to nic. Więc tak, pancerz, hamulce, zderzaki. Wow, mamy sporo opcji. Nie tylko zderzaki, ale po prostu owiewki. No ale tutaj w GTA wiadomo, że to się nazywa tak uniwersalnie. I tak to wygląda. No nawet całkiem spoko. Nawet całkiem spoko można porobić. Tutaj się troszeczkę nam zmienia aerodynamikę. To mi się nawet podoba. Taki coś. Ale chyba wolę tak na równo. Na równo jest najlepiej. Pyk. Dajmy coś takiego. Tylne dyfuzory. Tutaj. Aha, kolor pierwszy, kolor drugi. Ok. Silnik, ulepszamy wszystko. W ogóle staty są wybujałe. Zobaczcie, przyczepność niby wymaksowana, ale wiecie, nie za bardzo to ma odzwierciedlenie tutaj w grze. Standardowo mamy tylko jeden wydech, także totalnie odciążony samochód, no nie? Nawet zaoszczędzili na końcówce wydechowej, mamy tylko jedną, standardowo. Tak, możemy zainstalować dwie, mamy tu jeszcze inne opcje, ale zobaczcie, za dużo tu z tych końcówek, no nie możemy zainstalować, nie? Także, no nie najlepiej. No nie wiem, dajmy sobie takie coś, karbonowe, błotniki. No kurczę, trzeba przyznać, opcji tuningowych mamy tu sporo. Zaraz, co nam się tu robi? Mamy takie, to nie są błotniki, to są jakieś... O, patrzcie z tyłu, co się dzieje. Czekaj. Aha, bo to są po prostu karbonowe, wentylowane w drugim kolorze i jeszcze karbonowe wentylowane. Możemy mieć taki troszeczkę bardziej groźny wygląd. Okej, dajmy karbonowe. Maska. Cyk. Możemy sobie dać... Aha, są dwie maski, tylko że są albo karbonowe, tak? Albo takie lakierowane, tak? Jest ta maska fabryczna, jest dodatkowa jedna, czyli z takim wycięciem przy oknie. No i jest ta druga, dajmy sobie, agresor tak się nazywa, klaksony to nie, reflektory, tablice, lakierowanie. No i tutaj możemy sobie wybrać jakiś lakier. Myślę, że w czarnym by wyglądało ciekawie, taki prototyp, czarny mat, co wy na to powiecie? Cyk. Taki prototypowy kolorek, matowy, wow, taki można powiedzieć cały karbonowy, no nie? Okej, chodźmy dalej, progi, i tutaj teraz cholera nie będziemy widzieć tych progów, aha, dajmy sobie
Teraz, karbonowe progi kolor pierwszy. Aha, bo to pewnie jakieś wykończenie na tych progach. No ja chcę całego w czerni. No i spoilery, coś co mnie najbardziej interesuje. W tego typu samochodach spoilery w GTA są jakieś wybujałe przeważnie. Sprawdźmy. Taki by był nawet spoko. Ciekawe, ej. On... Nie, to on się chyba nie wysuwa. On jest na stałe, ale fajnie by było jakby kiedyś można było zainstalować w GTA do jakiegokolwiek samochodu wysuwany spoiler. Tutaj widzę, że chyba nie będzie takiej wow możliwości. Tutaj mamy jak Zentorno, no nie? Coś podobnego. Spoko, ten wow! Ej, naprawdę Rockstar dodał unikalne spoilery do tego auta. Spoko. Spoko, spoko. Wiedziałem, że będzie jakiś taki hardkorowy. Spoilerów mamy tu sporo do wyboru, więc każdy może wybrać coś dla siebie, to na pewno. Ja bym coś takiego dał. Pasuje mi do kształtu tego samochodu. O, albo nawet coś takiego. Kurde. Oczywiście. Pyk. Zawieszenie. No on jest już dosyć niski. Można go sporo obniżyć, co jest dość imponujące, bo w klasie tego samochodu mało kiedy zdarza się, że możemy aż takie mocne obniżenie zainstalować. Tutaj jest to możliwe. Felgi standardowe są spoko, można by było je wymienić. Dajmy sobie z taką pomarańczową czy żółtą obwódką może, to będzie fajnie pasować. Cyk. Okej. Kolor. Dajmy sobie projekty. Cyk i ulepszenie. O, już są tu odporne, dobra. Szyby. Cyk. I git. No i mamy sobie tego ziomala ulepszonego. Jak on będzie teraz jeździł? Mam nadzieję, że będzie sporo lepiej się prowadził z tym spoilerem. Nie ma znaczenia to, jaki my spoiler zainstalujemy. Z każdym spoilerem samochód powinien prowadzić się troszeczkę lepiej, no nie? Jak my tu... Fajnie wyglądają te reflektory, nie wiem jak to, a lampy po prostu z tyłu, o. Fajnie wyglądają, podobają mi się. Ale no ogólnie cały kształt tego auta, jeśli można to nazwać autem, tak sobie, nie jestem specjalnym fanem takich lekkich pojazdów. Chyba, że którymś z nich bym się przejechał, pewnie bym zmienił zdanie, bo przyspieszenie w takich pojazdach jest pewnie mega. A może nie tyle przyspieszenie, co same przeciążenia podczas skręcania. No właśnie, jak to jest tutaj z tym skręcaniem? Sprawdźmy sobie. Czy dalej jestem w stanie jechać sobie przez miasto i powiedzmy tak jak w Tempeście, że wcale nie będzie mnie prawie zarzucać? Zobaczymy. Spoiler powinien troszeczkę poprawić. Wow, 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 wow. Jeszcze jedziemy, jeszcze jedziemy. No tutaj moja wina troszeczkę była, jechałem zbyt dużą prędkością, żeby to ogarnąć. Wydaje się, że spoiler sporo poprawił, ale jeszcze spróbuję się właśnie rozpędzić mocniej i zobaczymy, czy będzie mi tak głupie zarzucać. No nie, jest lepiej, ale co ciekawe, on nie jest też taki, jakby to powiedzieć, bardzo raptowny w skręcaniu, jest odrobinę ociężały. Raczej nie pasuje to sterowanie troszeczkę do tego samochodu, jakby. Takie jest moje wrażenie. No i prędkość maksymalna też nie jest wysoka, ale to jest akurat zrozumiałe w tej klasie samochodów. Nie powinna być ona zbyt wysoka. Nie chodzi mi o klasę tutaj w GTA, tylko ogólnie o typ samochodu. Bo to jest, on jest w super samochodach. W klasie w GTA, no nie? Tylko normalnie te samochody takie super lekkie nie mają zbyt dużej prędkości maksymalnej. Powinny się troszeczkę, moim zdaniem, lepiej prowadzić. Wow. No, tutaj słabiutko. Przez miasto ciężko jest. Oczywiście i tak jest sporo lepiej niż jakbyśmy wzięli tam jakieś auto sportowe, no nie? Tutaj przyspieszenie jest bardzo fajne. Może nie najlepsze w GTA, ale bardzo fajne wśród tych ogólnie samochodów. Oj, 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 oj. I nie wyrobiłem. Damn it. No, ale teraz jesteśmy w górę. Jedziemy z Winewood i spróbujmy na tych zakrętach się zmieścić. Jest git, ale muszę puszczać, wiecie, gaz dosyć mocno. Trochę hamować na ostrzejszych zakrętach. No właśnie ten promień skrętu jest zaskakująco duży. Samochód jest leciutko nadsterowny, ale promień skrętu też jest duży. Chyba właśnie Rockstar chciał stworzyć taki samochód, który będzie i troszeczkę nadsterowny, ale jednocześnie promień skrętu nie będzie za mały, tak żeby nie był zbyt zwrotny. Nie wiem dlaczego w sumie. Powinien się prowadzić sporo lepiej, moim zdaniem. Nie jest źle, tylko mówię, że oczekiwałem po nim coś więcej, zwłaszcza jak go zobaczyłem. Myślę, no nie, no to musi się prowadzić fantastycznie, czyż to jest super lekkie i w ogóle tutaj, no nie do końca tak jest. Hops, hops, hops.
No ale czy będziemy mogli się tym samochodem jakoś popisać na zlotach, jeśli otworzymy maskę i drzwi, zaraz się gdzieś zatrzymamy i zobaczymy, jak wygląda wszystko pod maską. No i cyk, otworzyliśmy wszystkie drzwi. Zobaczcie, tak się otwiera tutaj maska z przodu. No nie cały przód właściwie nam się otwiera, także jak rozwalimy ten samochód, to nam wszystko poodpada. Te drzwi otwierają się tak do góry. No i maska, właściwie to jest maska, nie pokrywa się nikogo. Tutaj mamy, zobaczcie, chłodnicę. Spoko to wygląda, także będzie się czym pochwalić. Praktycznie otwieramy cały samochód na takim zlocie, powiedzmy, nie? Trzeba przyznać, że to dosyć ciekawie wygląda, jak się otwiera. Mam wrażenie... Ej, on się chyba zatapia, ten element z tyłu, w dach samochodu? Takie mam wrażenie, ale chyba nie. Chyba to jest jakoś tutaj pomyślane, ale ciekawie to wygląda. Ciekawie to właśnie, chyba te panele też się malują w momencie, kiedy dajemy, powiedzmy tam, zmieniamy drugi kolor samochodu. No i tak on sobie wygląda. Piszcie, co myślicie o tym samochodzie. Jeśli podobał wam się ten materiał z tuningu, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie dzwonek, żeby nie pominąć kolejnych filmów z tuningu. Trzymajcie się, na razie, cześć!